Cześć. Jest dzisiaj z nami Moto G9 Plus. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak używało mi się tego telefonu, zapraszam do oglądania. Swoją przygodę z tą Motorola określiłbym mianem stosunku przerywanego, bo cały czas ktoś mi przerywał i tą swoją kartę prywatną musiałem wyjmować i wkładać, wyjmować i wkładać, wyjmować i wkładać, no bo w międzyczasie były debiuty, były premiery i tego się nie da przełożyć. Przecież nie powiem, że teraz testuję Motorola, więc nie mogę powiedzieć o jednym czy drugim telefonie. W końcu od jakiegoś czasu moja karta tutaj prywatna utkwiła w tym telefonie i ona tkwi tam cały czas. Mam wszystkie aplikacje tutaj bankowe podłączone. To jest mój główny telefon od kilku dni. No i w końcu dojrzałem do tego, żeby o tym telefonie coś opowiedzieć. Unboxingu robić już nie muszę, dlatego że on tutaj gdzieś jest. Natomiast ci wszyscy, którzy się cieszą, że w końcu szybko coś powiem o telefonie, nie, tak łatwo ze mną nie będzie, bo najpierw postanowiłem troszeczkę przynudzić, więc jak komuś bardzo przynudzę, to sobie niech tutaj znajdzie gdzieś na linii czasu i przewinie sobie od razu w miejsce, gdzie zaczyna mówić o telefonie, a ja chciałem powiedzieć kilka zdań na temat rynku smartfonów, bo dzieje się i to dzieje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, a Motorola chcąc, nie chcąc, ale zaraz będzie w ogniu tych wydarzeń, na pewno już sobie uświadamia, że tak będzie, zresztą tak samo po tym telefonie, dlatego że w sumie też taka dygresja, dobrze, że poczekałem troszeczkę z recenzją, bo ten telefon zdążył już bardzo przyjemnie stanieć i on w tym momencie kosztuje 999 zł, kosztował trochę więcej, ponad 1000 zł, no a w tym momencie to jest 999 zł na promocji, co wydaje mi się jest naprawdę niezłą ceną za ten telefon. Dobrze, co chciałem powiedzieć o rynku smartfonów? No więc tak, dzieje się o tyle, że wchodzą coraz to i nowi gracze. Najbardziej dla tego telefonu ciekawym konkurentem będzie Realme, które na początku tak się troszeczkę szamotało po tym naszym rynku, nie wiedziało w co celować, gdzie uderzać, natomiast w tym momencie wydaje mi się, że ono już tą swoją taktykę opracowało i będzie uderzało głównie w tą taką średnią, niską półkę, czyli dokładnie tu, gdzie Motorola jest królem. Bo tak, chociaż Motorola rynkowo nie ma jakichś wielkich udziałów, to ona właśnie w tej półce średniej, w tej półce niskiej, gdzie tak naprawdę zarabia się na telefonach, to ona tutaj jest niekwestionowanym królem, tutaj jej idzie naprawdę bardzo dobrze. No i na pewno Realme weźmie ją na celownik i tutaj będzie całkiem mocna walka pomiędzy tymi firmami. No a pewnie jeszcze będzie tak, że nie jedna, nie dwie firmy tam się będą biły. Natomiast jeszcze jedno zdanie dotyczące całego rynku smartfonów, bo to też jest fajna sprawa i ciekawa sprawa to, co się dzieje. Pamiętacie, rok temu, troszeczkę więcej czasu temu, były dwie firmy, które się gdzieś tam na topie spikały i w dni parzyste jedna była numerem jeden, w dni nieparzyste druga była numerem jeden. Mówię tutaj o Samsungu i o Huawei'u. Natomiast w tym momencie Huawei nie chce podawać oficjalnie danych sprzedażowych, ale wiem, że one są nie najlepsze, bo już nie ma mowy o byciu numerem jeden, nie ma mowy o byciu numerem dwa. Gdzieś na razie jesteśmy w okolicach trzeciego miejsca. Samsung dostał podarek od losu albo od amerykańskiego prezydenta. No i on w tym momencie jest niekwestionowanym królem polskiego rynku. W zasadzie nic nie musi robić i tak sprzedaje telefony i tak wszyscy będą chcieli kupować Samsunga. Na drugim miejscu jest Xiaomi. Trzeci będzie Huawei. No a później mamy LG, mamy iPhone'y, żebym czegoś nie pomylił. Mamy Oppo, to w tym momencie mówię z głowy i to mniej więcej jest tak już bez procentów, mamy Motorola, właśnie będzie Realme, także na tym rynku będzie się dużo działo, no i będą nowe firmy, które też będą wchodzić na polski rynek i będą próbowały gdzieś tam uszczknąć coś dla siebie. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że ponieważ u nas większość telefonów sprzedaje się u operatorów, a nie w sklepach, w związku z czym operatorzy potrzebują na gwałt, potrzebują drugiej firmy, żeby była jakaś przeciwwaga dla Samsunga, dlatego że nikt nie chce, żeby Samsung zmonopolizował ten rynek. Zawsze trzeba mieć jakąś drugą konkurencję, drugą firmę, która utrzymywałaby to wszystko w jakichś tam ryzach cenowych. No i teraz jest taka walka o to, kto będzie tym konkurentem Samsunga u operatorów. No i tu jest
Ciekawie, dlatego że tak, Xiaomi na pewno ma ochotę z tą swoją linią Mi, którą w tym momencie robi na drogą, prestiżową, ale opór społeczeństwa jest dosyć duży, no bo w końcu nie po to ludzie kiedyś sprowadzali Xiaomi z Chin. Montowali tam własne oprogramowanie i cieszyli się, że kupują tanie telefony, które dobrze działają, żeby teraz nagle za te tanie telefony płacić 3-4 tysiące złotych. No to tutaj nagle okazuje się, że ta miłość do Xiaomi troszeczkę jest mniejsza, tak? To już nie jest ta taka wielka miłość do Xiaomi. Być może komuś, kto wejdzie po prostu z boku, będzie łatwiej. No i jest kilka firm, które chciałyby przejąć tą pałeczkę, taką firmy ekskluzywnej, która konkuruje z Samsungiem i która u operatorów na przykład jest pozycjonowana dosyć wysoko. Na przykład Oppo, które zresztą ma taką tradycję, to znaczy to jest firma w Chinach bardzo ekskluzywna, to jest firma wysoko pozycjonująca się, to nie jest firma tanich smartfonów, to jest firma drogich smartfonów, no i być może u nas będzie jakąś tam konkurencją, przy czym też mi się wydaje, że Oppo powinno pomyśleć jeszcze nad wprowadzeniem jakichś modeli na polski rynek z flagowymi procesorami, czyli troszeczkę wyjść poza tą półkę 765. Tak, 765G, tylko walnąć z 865G. Oppo ma takie telefony. Specjalnie ich do Polski nie ściągało, bo rzeczywiście rynek nie był na to gotowy. Natomiast w tym momencie no być może sytuacja jest taka, że chociaż ludzie potrzebują tanich telefonów, no to tak samo operatorzy potrzebują jakichś telefonów bardziej prestiżowych, więc być może to się uda. Ciekawe rzeczy. Będzie się działo, dzieje się. Więc no ja lubię to wszystko obserwować, więc o tym sobie pogadałem, ponudziłem, a teraz przechodzimy do naszej Motorola. Zaczynamy od budowy i od wykonania. Telefon jest duży. Kolejna paletka, przekątna ekranu to 6,81 cala. Waga telefonu 220 gramów. Nie, 223 gramy. No więc tak mówię, bo sprawdzam na komputerze, nie myślcie sobie, że to wszystko pamiętam. Więc no, to jest duży telefon. Jak ktoś nie przepada za dużymi telefonami, no to tutaj zadowolony raczej nie będzie. Na dole co mamy? USB-C to wiadomo i głośnik. Niestety głośnik jest jeden. Rok temu w 8G, G8 Plus, były głośniki stereo, a tutaj mamy głośnik mono. Który gra, tak? No, bardzo głośno. Ale przytłumicie go dosyć łatwo. A więc szkoda, bo akurat Motorola robiła, czy robi telefony, które mają głośniki stereo i nie kosztują majątku i szkoda, że tutaj akurat tego nie ma. Od razu na słuchawkach, bo jest tutaj wejście mini jack na słuchawki na górze i na słuchawkach to wszystko brzmi bardzo fajnie, jest jakiś equalizer, nie pamiętam w tym momencie, chyba Dolby i to wszystko brzmi dobrze i na Bluetooth i na słuchawkach na kabelku, więc za ten 1000 zł to absolutnie nie narzekam. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych, który działa szybciutko. Wystarczy przytknąć palec. I już jest tak samo odblokowywanie twarzą. O, tylko że ja dawno telefonu nie odblokowywałem. To jeszcze raz spróbujemy. O, i jak widzicie, ono działa. Rozumiecie, dlaczego wolę używać czytnika linii papilarnych w telefonach Motorola. Tutaj jest przycisk do regulacji głośności, no to spoko. Tutaj jest mini jack. Tutaj mamy tackę na kartę SIM i kartę pamięci. I tutaj mamy przycisk asystenta Google, który jest w dobrym miejscu, to znaczy w takim miejscu, że ja go nie naciskam przez przypadek, tak? Znaczy jak chcę, to sobie sięgnę, a jak nie chcę, to on sobie tam tkwi i nie mam z nim żadnego problemu. Tył jest plastikowy, zbiera odciski palców, ale to już pokazywałem w unboxingu. Mamy etui,
tutaj mamy TUI, w związku z czym ja cały czas grzecznie ten telefon nosiłem we TUI i już. No i wyspa z aparatami, piękna ona nie jest, za to ma dużą diodę doświetlającą. No i obiektyw główny też ma imponujące właściwości w sensie 64 megapikseli. A zobaczcie, jak mi się teraz na przykład ładnie ten telefon wybudził. Przód. Przód to jest tradycyjnie dla Motorola IPS i on jest Full HD+, niecałe 400 pikseli na cal i to jest dobra jakość. Na nią nie narzekam, przyzwyczaiłem się, że w telefonach Motorola jest tak jak jest, czyli nie jest źle, mówiąc szczerze. Możemy tutaj sobie troszeczkę powymyślać, w sensie ustawić kolory naturalne, wzmocnione albo nasycone. Natomiast nie mamy tutaj odświeżania 60, mamy odświeżanie 60, ale nie mamy odświeżania 90 albo tym bardziej 120 Hz. Przy czym tutaj akurat mi to nie przeszkadza, dlatego że ten telefonik śmiga naprawdę całkiem przyjemnie. A no i oczywiście zapomniałem, nie mamy diody powiadomień, nie mamy Always On Display, mamy coś takiego, znaczy telefon, jak dotkniemy, to na chwileczkę się nam pokażą, o, pokazują nam się takie informacje, ale one nie są cały czas widoczne. Jak ten telefon działa? Mamy tutaj Snapa 730G i to jest procesor, który całkiem fajnie działa i mi w niczym tutaj nie przeszkadza, znaczy to jest wszystko płynne, dosyć szybkie, jak za 1000 zł nie narzekam, jak za 1200 też raczej bym nie narzekał. Do tego mamy 4 GB RAM-u i tutaj bym chciał, żeby Motorola jednak, bo już był taki moment, że w telefonach Motorola było po 6 GB RAM-u, już się martwiłem, że te kości 4 GB się skończyły, ale nie, jednak jeszcze coś tam mają i tutaj czwórka jest, no więc wolałbym 6, dlatego że z trzymaniem zakładek w pamięci nie jest źle, ale Mistrzostwa Świata też nie będzie. No bo się tutaj nam od czasu do czasu coś przeładuje. Ale jak coś niedawno mieliśmy, no to w tej pamięci to wszystko tutaj tkwi. Generalnie do działania się nie czepiam, jest w porządku. Pogracie sobie, jest strefa gier Motorola tutaj. Więc pogracie sobie naprawdę całkiem komfortowo. Oprogramowanie, czysty Android z gestami Moto. 1000 razy już pokazywałem, to chyba nie będę pokazywał 1001, no ale to jest to, co ja lubię, to znaczy z jednej strony prostota Androida, a z drugiej strony wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, albo nie najpotrzebniejsze, ale charakterystyczne dla Motorola, jak o, tradycyjna latarka, jak odkładanie, obracanie telefonu, żeby go wyciszyć. Wszystko to tutaj mamy i ja to oprogramowanie bardzo lubię. Telefonu po prostu najzwyczajniej w świecie używa się przyjemnie. No i jeszcze ważne rzeczy. GPS bez zastrzeżeń, NFC jest, bo to w Motorola nie jest zawsze takie oczywiste. Niestety tutaj jest, w związku z czym miałem podłączone wszystkie swoje karty bez pokrycia i puste. I jak coś tam mam, to nimi płacę bez żadnego problemu. Jakość połączeń głosowych bez zastrzeżeń. Coś jeszcze? Nie, chyba to wszystko. Zdjęcia 64-8-2-2, czyli 64 główny, 8 szeroki kąt, 2 makro i 2 to rozpoznawanie głębi, a z przodu 16 megapikseli. Jak to wszystko działa? Może najpierw aplikację przelecimy, ale źle zabrzmiało. Może najpierw pokażę aplikację, ale tutaj w zasadzie wiele do pokazywania nie ma, bo tu jest wszystko tradycyjnie, jest typ makro, jest typ portretowy, są nocne zdjęcia, które wychodzą nie najgorzej, zdjęcie w 64 megapikselach i kolor spotowy, czyli to jak robimy sobie, wybieramy sobie jeden kolor, a reszta jest czarno-biała, to naprawdę fajnie zawsze wygląda. Jest typ tak samo manualny, z ustawieniami, no to fajnie, jak w telefonie za tysiaka mamy tak bogate ustawienia. Natomiast jak robi zdjęcia? Zdjęcia są fajne. Zdjęcia po prostu najzwyczajniej w świecie są fajne. Nie sądzę, żeby ktoś, kto... O, mogą być też ruchome zdjęcia. Nie sądzę, żeby ktoś, kto kupuje telefon za 1000 zł, nie był z tych zdjęć zadowolony. Zwłaszcza z głównej kamery, te 64 megapiksele, oczywiście quad pixel, one dają nam dosyć dużą szczegółowość. Dosyć ładne to wszystko jest. Szeroki kąt.
No to tutaj już te 8 megapikseli, więc tu jest gorzej. Aplikacja, znaczy nie aplikacja, tylko wszystko tutaj oczywiście później możemy sobie jeszcze poustawiać, dostosować, poprzycinać w aplikacji do zdjęć Google'a. I to też jest fajne, ale tak na przykład bym sobie nie chciał ulepszyć tego zdjęcia, prawda? Zdecydowanie nie, wolę tak. Więc trzeba uważać. Makro, 2 megapiksele, no więc jest jak jest. Czyli jest mało szczegółów, ale za to można podejść jakoś tam w miarę do tego obiektu filmowanego, czy tam, gdzie robimy zdjęcia. Typ portretowy jest ładny. Jest ładne rozmycie tła, które możemy sobie tak samo później dostosować. No więc jest spoko. Filmy są w 4K. A i tryb nocny, on działa tylko dla głównej kamery z tyłu, dla szerokiego kąta nie. No i to jest tryb nocny, a to jest bez trybu nocnego. Czyli on rozjaśnia, ale bez przesady. Natomiast szczegółów tutaj jest dużo. W zasadzie dekada powinna mi płacić chyba za to, że ich tak reklamuje na każdym filmie. No, więc już nie mówię nic, tylko oglądajcie zdjęcia i filmy. Ja z nich jestem zadowolony. Jeden, dwa, trzy. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak, bo mam maskę na twarzy. Jesteśmy na Saskiej Kępie. Ostatnie dni słońca podobno. No to sobie troszeczkę pochodzimy, popatrzymy się, jak jest ładnie. To jest Full HD, 30 klatek na sekundę. Jest i 60, i jest i 4K. A to selfie, 30 klatek na sekundę. Idę szukać samochodu, bo nie pamiętam, gdzie zaparkowałem, ale mam nadzieję, że gdzieś w tej okolicy. Znikam. No i na koniec, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Za tysiaka, bez złotówki, bardzo fajny telefon, jeżeli ktoś lubi duże telefony. Jeżeli ktoś dużych telefonów nie lubi, no to nie jest telefon dla niego, tak? Bo to jest duży, wielki, ogromny telefon. Natomiast tradycyjnie już chyba dla Motorola to jest telefon w tym momencie bez większych braków. To szkoda mi tych głośników stereo, bo to było fajne, tak? W tamtym modelu starszym, że miał głośniki stereo, tutaj nie. Ale oprócz tego wszystko w tym telefonie jest w porządku. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfonu. Na razie, hej, cześć.